Ale dobra, moi drodzy, mamy godzinę 19. Wracamy do KSP z modem BTSM, gdzie robimy cały czas niezły progres, pomimo tego, że niektóre misje są ryzykowne, zbyt ambitne jak na nasz poziom technologiczny i na styk, ale udane. Czyli ostatnio mieliśmy takie jakby Kerbollo 13, a więc załogową misję na Minmusa, tego mniejszego, bardziej odległego księżyca planety Kerbin. Wiele rzeczy było na styk, ale się udało. Udało się, nasi śmiałkowie się nie udusili, nie zabrakło prądu, nie zabrakło powietrza. Wylądowaliśmy tam, zrobiliśmy badania, mamy 60% na Minmusie i 22% ogólnie w tej chwili. Czyli spoko. Dobra, wracamy więc i wydajmy te punkty nauki, które tak ciężko, przy dużym stresie ostatnio zarobiliśmy. Okej, tylko właśnie teraz jest pytanie. Mamy 1000 punktów nauki, nie? I tak, ja chciałem na razie zignorować tę technologię, żeby kupić to wyspecjalizowana elektryka. Mamy tu panele słoneczne, które są dużo, dużo lepsze. Generują tyle samo prądu, co te prymitywne, ale są o połowę lżejsze, to po pierwsze. Po drugie, co jest bardzo dobre, automatycznie się ustawiają do słońca. Kurde. Czyli nie my... Tak, nie musielibyśmy tego ręcznego przestawiania za każdym razem robić, żeby zorientować panele, te statyczne panele w kierunku słońca. Tak, tylko to kosztuje 1800, a mamy 1000, czyli potrzebujemy aż 800 punktów nauki. To więc zobaczymy, nie wiem czy nazbieramy tyle, ale pierwszym... Znaczy bardzo łatwa misja, na której możemy szybko zdobyć chyba sporo punktów nauki, jeżeli się uda, to będzie misja na słońce, a więc na Kerbol. Tak, czyli zobaczmy jak to wygląda. Tak, czyli słońce. Musielibyśmy udać się na bardzo niską orbitę, a więc poniżej 1 000 000 kilometrów. To jest dużo bliżej niż orbita Moho. Kerbin oczywiście orbituje dookoła Słońca z dość dużą prędkością. Prawie, tak, 9000 metrów na sekundę. Czyli żeby przelecieć blisko Słońca, gdzie moglibyśmy przeprowadzić szereg eksperymentów, musimy wyhamować naszą prędkość, którą orbitujemy na planecie Kerbin. Ale wydaje mi się, że to jest osiągalne i dość łatwe. To więc spróbujmy. Zbudujmy pojazd. Delosabos, wielkie dzięki za przedłużenie suba. Ciekawy jestem, czy to wciąż poleci przez Prime, bo coś chyba namieszałem. Poszło przez Prime, tak. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki, wielkie dzięki. Dobra. Okej, po pierwsze zobaczmy, co możemy zrobić na Słońcu. Czyli tak, na razie byliśmy tylko w przestrzeni międzyplanetarnej, a więc na wysokiej orbicie i zbadaliśmy jedynie temperaturę. Na niskiej orbicie możemy po raz kolejny zbadać temperaturę, a także ciśnienie i grawitację. Tak więc zróbmy to. A, i kolejna rzecz, możemy zrobić też skan powierzchni. Plus przelotu w pobliżu Kerbolu jest też taki, że im jesteśmy bliżej Słońca, tym te panele słoneczne są bardziej efektywne. Tak więc chyba na 3 panelach powinniśmy dać radę, tak mi się wydaje, ale zaraz zobaczymy. Zbudujmy szybko naszą słoneczną sondę. Wyślijmy to. Tylko będziemy potrzebowali masę Delta V. Dobra. Okej. Czyli tak, zmodyfikujemy tu nasz poprzedni pojazd któryś. Który jest w miarę nowy. Barbelek chyba. No dobra, wczytajmy to, co ostatnio wysłaliśmy, czyli to Robuma. Bo wykorzystamy tą samą rakietę, tak czy inaczej. Okej, czyli ta rakieta, ale kurde, ona potrzebujemy czegoś mocniejszego. Powoli, ale... I moglibyśmy za te nazbierane punkty nauki to odblokować. Ale dobra. Okej. Czyli tak. Zlikwidujmy to. To będzie nasz człon transferowy. A nie potrzebujemy tych wszystkich baterii ultraciężkich i tego RCS-a, tego monopropelantu. I nie potrzebujemy tego. Czyli zbudujmy sondę od zera. A więc tak, najbardziej nowoczesny w tej chwili i najbardziej oszczędny komputer sterujący Octo.
I teraz tak, ja chcę, żeby to było lekkie. Będziemy mieli dużo prądu. Nie będziemy musieli wykonywać skomplikowanych manewrów, czyli zastosujemy chyba w tym przypadku koło zamachowe. Ale powoli. Najpierw musimy zbudować niewielkie rusztowanie, żeby zamontować na nim panele słoneczne. I właśnie pytanie, ile tych paneli wystarczy. Konsumuje... Dwie jednostki na minutę, jeden panel generuje niecałe jeden na minutę, czyli trzy panele spokojnie wystarczą. Aha, nie mogę tak... mogę zrobić. Okej. Dobra, coś takiego. I teraz tak. Będziemy robili skan powierzchni. Czyli na samym szczycie zamontujmy to. Okej. Potrzebujemy troszkę baterii. Tylko nie za dużo. Właśnie troszkę zaryzykujemy i ja nie będę stosował aż tak wielu baterii. Wydaje mi się, że takie dwie wystarczą. I do obracania wykorzystamy koło zamachowe, czyli to jest bardzo powolne, nie jest dobre do lądowań czy tam szybkich manewrów, ale jeżeli mamy czas, to bardzo powoli przy pomocy prądu tylko obróci to nasz pojazd. Prąd możemy generować, monopropelantu nie, czyli w tym przypadku to będzie dobra opcja. Tym razem weźmy więcej monopropelantu, właśnie nie, nie będziemy go potrzebować nawet. Taki jest plus. Ok, czyli to ustawimy w środku. Tak, koło najlepiej, żeby było tam, gdzie jest środek ciężkości. Ok, zaraz zobaczymy. Panele musimy też dać, czyli trzy pary wystarczą spokojnie. Ok, czyli ja muszę zbalansować troszkę to w tym kierunku. Dajmy tu dwa panele. I jeden dajmy u góry. Aha, parami muszą być oczywiście. Okej. Czy on napisane specyfikację komputera? Nie, nie. Ale to 3-letni komputer, no nie, szału nie ma. W ciągu kilku miesięcy, znaczy w najbliższych miesiącach kupuję nowy sprzęt. Okej. Okay. Czyli tak, prąd generujemy, mamy, możemy tym manewrować. Okej, okay, dobrze, idealnie wręcz, czyli mamy środek ciężkości tam, gdzie mamy koło zamachowe. Tak więc spoko. Dobra, antena. Musimy te dane oczywiście przesłać, czyli komonotron 8888. Dajmy je tutaj, dwa. Na kole zamachowym i eksperymenty. Czyli po pierwsze skan powierzchni, po drugie temperatura, po trzecie ciśnienie, grawitacja i po czwarte ciśnienie. Tak. Nie wiem, czy zdobędziemy 800 punktów nauki, ale chyba możemy zdobyć sporo, jeżeli to wszystko zrobimy. Tylko tak, jeżeli zrobimy ten skan powierzchni, to jak pamiętacie, robi się go godzinę. Zeskanowanie powierzchni Słońca będzie trwało długo, zeżre bardzo dużo prądu i transmisja będzie też bardzo, bardzo kosztowna. Tak więc, jeżeli bym normalnie zrobił transmisję, to energia zgromadzona w tych bateriach by nie starczyła. De facto. Ale jest pewien trik. Możemy przyspieszyć czas. Transmisja wtedy będzie wolniej efektywnie wykonywana. Czyli dzięki temu możemy zrobić tak, jeżeli przyspieszymy czas, że będziemy generować więcej prądu panelami, niż będziemy zużywać robiąc transmisję. Natomiast to jest ryzykowne, ale wydaje mi się, że stosując tą technikę, te dwie baterie wystarczą. Dobra, okej, czyli to jest... Okej, to jest tyle. To jest gotowe, de facto. Tylko tak jak mówiłem, musimy to rozpędzić do absurdalnej prędkości, żeby polecieć na niską orbitę Kerbolu, która wynosi poniżej miliona kilometrów. Mamy tyle energii na skany? Właśnie mówiłem, że... Znaczy mówiłem, jak to chcę zrobić. Przyspieszymy czas i wtedy nie będziemy konsumować aż tyle energii. Dobra, czyli to jest gotowe. I ile to waży? 5 ton, ok. Czyli... rozłącznik. I kolejny człon napędowy. No i my powiedzmy... To tu zastosujemy monopropelant.
Dużo jego nie potrzebujemy. W sumie dwa wystarczą. No to i tak odłączymy. Ten człon ma tylko wystrzelić nas na niską orbitę Kerbolu. Ok. Dajmy tu efekt ekonomiczny silnik LV-420. Kolejny rozłącznik. A, w sumie... Kradek, wielkie dzięki za ambicy, wielkie dzięki. Panele słoneczne się nie degradują? No nie, to nie jest real solar system. Nie, to szczęśliwie nie, to by było spore utrudnienie. Nie. Można je fizycznie uszkodzić, ale nie degradują się z czasem. Okej. Okay. Zresztą dajmy, żeby było troszkę realistyczniej. Tą przejściówkę. Okej. Okay. Dobra, tu mamy to, gotowe, dobra. Troszkę monopropelantu tutaj. Chyba możemy troszkę więcej paliwa wcisnąć, tak mi się wydaje. Bo musimy naprawdę rozpędzić to do absurdalnych prędkości, tak jak mówiłem. Tak, wydaje mi się, że możemy tutaj wzmocnić jeszcze bardziej ten człon. I to dość agresywnie. Dajmy jeszcze jeden Rokomax. Tak, ok, 587, blisko limitu wagowego i ta nasza rakieta nie jest zbyt potężna, tak jak pamiętacie. Potrzebujemy nowej technologii, żeby zbudować potężniejsze rakiety. Tak, to jest w tej chwili problem. Ok, gotowe, teraz tylko to wzmocnijmy, żeby nam się nie rozbujało i nie rozwaliło. Co jest? Co jest grane? Okej. I to też trzeba będzie odrobinę wzmocnić. Zamontujmy to tak może? Dobra, może być. I nazwiemy tą rakietę, nasze bezzałogowe sondy na Słońce i w okolice, to będzie Pan Panc. Pan Panc 1. Ok. Czyli tak, nie musimy czekać na żaden transfer. Jedyne, co musimy zrobić, to wyhamować naszą prędkość orbitalną, którą daje nam planeta Kermin. Ok. Czyli chyba wszystko gotowe. Wystrzelmy to, aby się udało. Przydałyby się te boczne decouplery. Możemy to, moglibyśmy opracować tą technologię za 360 punktów teraz. Ale ja właśnie nie wiem, czy dobrze robię, ale zbieram 1800 punktów na lepsze panele słoneczne. Być może to jest błąd. Ok, poczekajmy na ranek. Aha, i kolejna rzecz. Albo dobra, możemy wystartować. Kolejna rzecz. Wgrałem... Znaczy, znalazłem starą wersję tego moda na chmury, które są w top troszkę wyższej rozdzielczości, tak więc nie ma takiej pikselozy, to będzie troszkę ładniej wyglądało. I mamy światła miast. Tak, czyli to są światła, w nocy mamy światła miast, które zamieszkane są przez Kerbale. A dobra, startujemy. O, ciężkie. Ja będę musiał zmniejszyć siłę ciągu za chwilę, bo silniki się przegrzeją. Ale chyba damy radę. Ale tak, potrzebujemy lepszych rakiet. Lepszych silników, rozłączników bocznych. To było naprawdę rewolucyjne. Nawet ta rakieta byłaby dużo bardziej efektywna, gdybyśmy mogli zużyte człony odrzucać. A widać te światła. A, dużo tych kerbali tutaj. Tak, Smolus mówi, żeby lepiej wydać punkty na inne technologie, niż na jedną zaawansowaną. Być może. Chyba tak zrobimy w sumie. Okej, zobaczymy, ile zdobędziemy punktów nauki w czasie tej misji. Okej, troszkę mnie niepokoi, że to się tak... Aha, pełno dopalaczy. Troszkę się przechyliło.
Zacznijmy powoli robić przechył rotacyjny. Tak, też lepsze silniki z wektorowaniem ciągu byłyby lepsze. Ja steruję tu jedynie statecznikami, co jest, ma swoje ograniczenia oczywiście. Ok, dobra, trzymajmy tę pozycję troszkę bardziej na wzdłuż równika. Tak, ten zużyty człon mógłbym odrzucić, gdybym miał kupił tą technologię. Czyli byśmy nie unosili tej niepotrzebnej masy w tej chwili, zbędnej kompletnie. Czy można przy pomocy łazików na młynie pobierać próbki powierzchni? Tu nie ma takiego eksperymentu. Nie, łaziki tutaj do końca nie są praktyczne. Nie mają za bardzo praktycznego zastosowania, bezzałogowe łaziki. Ale w Vanillii Kerbal Space Program chyba też, bo... Bez moda, takiego moda, który pozwala na automatyczne podróżowanie łazika bez udziału gracza, to nie jest do końca praktyczne, bo odległości są duże i trzeba dosłownie godzinami jeździć łazikiem, który ma prędkość, nie wiem, 10 metrów na sekundę, czy mniej nawet, żeby ruszyć się z jednego biomu do drugiego. Ok. Dobra, to wygląda spoko. Trzymajmy tą pozycję. Za chwilę aktywujemy drugi, kolejny człon, który jest troszkę mniej efektywny. Okej. Okay. Dobra. RCS. Jaki czas do apopsy? Okej, okay, jest okej, możemy troszkę agresywniej pochylić kierunek lotu. Czy on numer 2 źle ustawiony? A tak, widzę, że tu jest coś nie tak. Powinno być to i to. Okej. Okay. Teraz powinno być okej. Okay. Ładne widoki, tak, no oczywiście nowa wersja Kerbali ma, wygląda dużo lepiej, zwłaszcza z modami, ale to też nie wygląda źle. Dobra, możemy pochylić kierunek lotu jeszcze bardziej. Już niewiele brakuje do orbity. Gibie się trochę, tak, no niestety. Kształt tego pojazdu coś przypomina. Oj, Mirek, to masz problem, bo no niestety wszystkie rakiety coś przypominają. Każda rakieta. Okej, dobra, dokończmy tą orbitę, uzyskiwanie tej orbity tutaj. Tonoboom! Wielkie dzięki za przedłużenie suba. 11 miesiąc. Wielkie dzięki. Okej. Coś takiego może być. O, chyba nawet tym członem uzyskamy orbitę, spoko. Okej, chmury troszkę lepiej wyglądają, bo tak, jak kiedyś miałem... Ja miałem tą wersję na starym komputerze. I tam używałem tekstur chmur w niższej rozdzielczości i to tak... Po prostu miałem słaby sprzęt, ale to troszkę fatalnie wyglądało, troszkę lepiej. W tej chwili wygląda, nie ma takiej pikselozy jak ostatnio, nie? To są chyba dwukrotnie większe tekstury. Czy używam jakichś modów graficznych? Tak. Distant Objects i to Visual Enhancements. Coś tam. Które daje chmury i atmosferyczne jakieś efekty i tak dalej. Te mody wciąż są, znaczy są nowe wersje tych modów na nowe wersje KSP, jakby co. Okej, okay, nawet wykorzystamy troszkę ten człon na nasz manewr uzyskania niskiej słonecznej orbity, tak więc spoko. Dobra, zrobione.
I teraz tak. Czyli co musimy zrobić? Orbitujemy z pre... Tak, planeta Kerbin nie jest statyczna. Jest na orbicie Słońca, czyli Kerbolu, i orbituje z prędkością 10 tysięcy niemal metrów na sekundę. Czyli żeby polecieć nisko, musimy gdzieś tu polecieć, poniżej miliona kilometrów, musimy wyhamować tą prędkość. Czyli musimy po prostu odpalić silnik mniej więcej tak, w przeciwnym kierunku niż tam, gdzie orbituje planeta. Zaplanujmy manewr. Żeby to było efektywnie, to chcemy apoapsis planowane przyszłe, żeby było na naszej pozycji. Spróbujmy to przyciągnąć. A, czyli bardziej nawet tu musimy odpalić silnik. O, Moon nam przeszkodzi znowu, widzę. A, ten przeklęty Moon. Już drugi raz. Ale dobra, i tak przyspieszymy, tak więc go miniemy. Prawdopodobnie, dobra. Czyli dużo delta V będziemy potrzebowali. Musimy to obniżyć dużo poniżej orbity Moho. To więc skupmy się na Słońcu i dokończmy planowanie tego manewru. Okej, okay, jak... A, teraz nie kliknę na... Mogę na to kliknąć? Okej. Okay. Okej, okay, 2000 metrów na sekundę ponad, żeby obniżyć orbitę do Moho. Okej, okay, to jest 2 miliony kilometrów. Potrzebujemy więcej. Patrzcie, ile delta V potrzebujemy. Też oczywiście tu nie jest do końca optymalnie zrobione miejsce wykonywania tego manewru. Przestawmy je trochę. Teraz chyba nie będzie problemu, że na Moon natrafimy. Chcemy, żeby to apoapsis było tam, gdzie my mniej więcej. A, Moon, kurde, dobra. Ale tak powinno być lepiej. Akurat Moon jest źle ustawiony. Zobaczmy teraz. Okej, okay, chyba lepiej. Wciąż nie do końca optymalnie, ale może być. Okej, okay, to jest 368 km. Tysięcy kilometrów, dobra. Manewr zaplanowany. O, jeden będzie za 2 minuty. O kurde. Okej, okay, ja ten manewr będziemy bardzo długo wykonywać. Ja przyspieszę na pewno czas, bo to będzie gdzieś 10 minut ciągłego odpalenia silników. I okej, okay, na pewno w tym podejściu tego nie wykonamy. Jak wykonam jedną orbitę, to mogę ten sam manewr kontynuować? Będziemy musieli na długo przed czasem zacząć wykonywać ten manewr. Użyj mu na jako wyrzutnie? To nie, to tak nie działa, to niewiele da. To tak nie działa, to nie da. To nam wiele nie da. Czy nic nie da, lepiej najefektywniej tu używać efektu Oberta i manewr wykonywać na naszym periapsis, kiedy mamy największą prędkość. Okej, okay, czyli kiedy odpalić silniki, bo ten kolejny silnik Rokomax Poodle jest słaby. Jego będziemy musieli palić naprawdę długo. Ja zacznę chyba tak 10 minut przed punktem wykonania manewru. Zacznę go wykonywać. A, tylko teraz nie wiem, kurde. A, bo to pokazuje ten czas, który już minął. Dobra, zacznijmy to wykonywać. Okej, okay, koniec paliwa tutaj. Kolejny człon. Okej. Okay. Szacowany czas 25 minut? O cholera. Być może weźmiemy to na dwie orbity w takim razie nawet. Tak, weźmiemy to na dwie orbity. Czyli historycznie też tak wiele jakichś, zwłaszcza międzyplanetarnych misji wyglądało, że było jedno odpalenie silnika, orbita eliptyczna i potem kolejne odpalenie silnika. Chyba też tak zrobimy, bo nie mamy zbyt dużo siły ciągu i tak, palenie tych silników troszkę potrwa,
więc przyspieszmy czas. Jaki cel teraz mamy? Lecimy na bardzo blisko Słońca. Chcemy przelecieć bardzo, bardzo blisko Słońca, żeby przeprowadzić kilka badań. Okej, na przyspieszeniu czasowym troszkę ryzykuję, że widzicie, fizyka... symulacja fizyczna troszkę dziwnie funkcjonuje. To może rakieta jest trochę dziwnie giętka. Dobra, starczy tego. Zaplanujmy, tak, zaplanujmy kolejny manewr. Bo tamten już nie jest aktualny. Dobra. Okej, okay, zgodnie z planem. A, nie potrzebujemy aż tyle delta V. Musimy być poniżej miliona kilometrów, to jest 1,5 miliona. Tysięcy, sorry. Nie, miliona, dobrze. Okej, okay, 900 tysięcy. No, zobaczymy. Wydaje mi się, że mamy tyle delta V. Chcemy przelecieć jak najbliżej Słońca, tak jak mówiłem. Czyli tak, szacowany czas wykonania tego manewru to 12 minut, ale tylko tym silnikiem, a mamy jeszcze jeden. Więc wykonajmy w tej chwili orbitę. I poczekajmy na drugie podejście. Jakbym dał trzy słabe silniki obok siebie, to wtedy byśmy nie mieli... To nie byłoby ekonomiczne, bo wtedy musielibyśmy napędzać ciężar trzech silników zamiast jednego. Czyli jeżeli nam nie zależy na czasie, to lepiej mieć słaby silnik, który jest ekonomiczny. Kurde, jesteśmy na takiej wysokiej orbicie? O kurde, muszę uważać na baterię. Ale dobra, dają radę. A, czyli okej, okay, tu się wystrzeliłem pomiędzy orbitem Moona i Minmusa aż. Ale świetnie, dzięki temu nasz manewr tutaj będzie jeszcze bardziej efektywny. Tak więc spoko. Okej, okay, i ja zacznę wykonywać ten manewr 10 minut przed punktem jego wykonania. Okej, okay. Okej, troszkę przeoczyłem to. Okej, 6 minut, 2... Okej, dobra, odpalamy silnik. To może wyglądać dość dziwnie, ale tak to działa. Ja odpalam silniki, będąc wycelowanym w planetę Kerbin. To może być troszkę nieintuicyjne, ale jeżeli nasze periapsis nie spadnie poniżej 70 km, to powinno być okej. Ale monitorujmy, bo może spaść w sumie. A, tak, chyba, okej, chyba nie mogę aż tak wcześnie wykonywać tego manewru, bo możemy zanurkować troszkę do atmosfery. Dobra, poczekajmy jeszcze chwilę. Bo się upieczemy inaczej. Dobra. Czyli mamy bardzo wysoką prędkość w tej chwili orbitalną, 4000 metrów na sekundę. To jest chyba rekord. Tak szybko jeszcze chyba nie leciliśmy. Okej, ale monitorujmy to periapsis. Za chwilę będzie 70. Odrobinę możemy zanurkować do atmosfery, ale wolałbym tego uniknąć. Trochę słaby ten silnik, tak, ale... On spełni to, powinien spełnić zadanie, tak więc spoko. Okej, poczekajmy jeszcze chwilę, bo tak, nie chcę zniszczyć naszej sondy. Mamy olbrzymią prędkość i będziemy... Zanurkujemy w atmosferę odrobinę. Okej, dobra, przyspieszmy czas. Odrobinę. Uważaj, na Moonowo mam bliską trajektorię.
Okej, zanurkujemy do atmosfery odrobinę, ale na tuż poniżej 70 km jest na tyle rzadka, że mam nadzieję, że nie ulegniemy zniszczeniu ani uszkodzeniu. Na razie to wygląda ok. A, bo nie jesteśmy jeszcze w atmosferze, ale za chwilę będziemy. ...70... Ok, teraz ryzykuję. Weszliśmy w atmosferę, mając prędkość 4000 metrów na sekundę. Ale tylko na chwilę. Już z niej wychodzimy. I jesteśmy w kosmosie. Ok, czyli kontynuujemy wykonywanie tego manewru. Chcemy wypalić paliwo tu i tu. Tak, żeby się zdeorbitować i przelecieć bardzo blisko Słońca. Tak więc zobaczmy, jak to wygląda. Przypominam, że nasze periapsis słoneczne musi być poniżej 1 000 000 kilometrów. I jest już poniżej orbity planety Moho. 3,5 miliona kilometrów. Czyli wciąż daleka droga przed nami. Ale powinno się udać. Nie, tak mi się wydaje. Okej, 3 miliony kilometrów. Prawie koniec paliwa w tym członie. Prawie 5000 metrów na sekundę w tej chwili lecimy, czyli naprawdę bardzo, bardzo szybko. Okej, manewr w połowie wykonany. Okej, ja niepotrzebnie zebrałem tyle monopropelantu, pomóżmy sobie tym. To jest zawsze delta V, który nam pomoże. Za chwilę ten człon odrzucimy, czyli te zbiorniki możemy spokojnie wykorzystać całkowicie. Czy obok tylko przelecieliśmy, czy weszliśmy na jego orbitę? Ale o co chodzi? Słońce? Znaczy, na orbicie jesteśmy cały czas? Idziemy na niskiej. Okej, prawie koniec paliwa w tym członie. Aktywujemy kolejny. Jak to wygląda? Prawie 1 200 000. Okej, pomóżmy sobie też RCS-em, którego nie potrzebujemy do niczego innego w sumie. Pamiętaj, żeby się nie za blisko zbliżyć do Kerbola, bo mogę nie zdążyć z wysłaniem wszystkich danych. Właśnie nie wiem, kiedy zaczyna się powierzchnia. Ale nie, spokojnie. To nie będzie problem. Musimy być też godzinę przynajmniej na niskiej orbicie Kerbolu. Bo przeprowadzenie skanu grawitacyjnego trwa godzinę. Czyli... Okej, dobra. Okej, to jest bardzo efektywny silnik też. Przyspieszmy czas na maksa. Prawie. Tak, bo troszkę to potrwa, jak widzicie. Może nawet przesadziłem. I jest! Cel osiągnięty. Mamy periapsis poniżej 1 000 000 kilometrów. Pytanie, na jak blisko chcemy przelecieć? A, tu chyba nie ma efektów termicznych w tej wersji jeszcze. Czyli chyba nas nie upiecze Słońce, bo powinno na pewno. Tylko nie wiem, na ile... Na tej wersji, na ile... Znaczy... Jaka wysokość jest bezpieczna? Kiedy się zaczyna niebezpieczna wysokość? Ale dobra, kurde, no właśnie, 600. Jak przyspieszam czas na odpalonym silniku z altem, ale to jest ryzykowne, bo wtedy kalkulacje fizyki gry są nieprecyzyjne i mogą rozwalić ci pojazd. Przytrzymaj alt i znak większości albo mniejszości. Ok, poniżej 500 000 kilometrów. Wow, to będzie bardzo blisko Słońca. Ja zrobię autosave. Tak na wszelki wypadek. Ale wypalmy silnik do końca, przelećmy tuż nad rozgrzaną powierzchnią gwiazdy. A co tam? Okej, koniec paliwa. No okej, 280 000 kilometrów. A, ciekawe, dobra. Czyli tak, teraz tak, nie potrzebujemy już tego. I naszą sondę mamy tutaj.
Czyli mamy koło zamachowe i mam nadzieję, że ono wystarczy do tego, żeby przykręcać nasz pojazd. Bo przypominam, że musimy orientować panele słoneczne optymalnie do słońca. To więc zróbmy test. Okej, dobra. Czyli to koło zamachowe jest kilkadziesiąt razy słabsze niż te, które są w wanilii Kerbali. Ale dają radę, bo ten pojazd nie jest zbyt ciężki. Czyli nachylmy panele troszkę bardziej optymalnie. A nie tak. W drugą stronę. Tak, żeby przygotować się do podróży. Też plus jest taki, że im bliżej słońca, tym więcej energii będą te panele generować. To jest plus. Dobra. Okej. Misja na słońce. Bardzo blisko słońca. Okej, planetę karbin zostawiamy w tyle. I lecimy. Tylko teraz tak, uważajmy oczywiście na energię. Bo jesteśmy przekręceni tutaj, ale jeżeli będziemy tu, to nie będziemy oczywiście zwróceni w kierunku Słońca. Czyli musimy na to mieć oko. 11 dni tylko, czyli to pokazuje, jak wielką mamy prędkość. Za dużo paneli słonecznych blisko Słońca mają dużo większą wydajność, tylko minus jest taki, że jeżeli ja w pewnym momencie przestanę być odpowiednio odwrócony do Słońca, to mając tylko dwa panele, nie dałoby rady. A właśnie, poza tym, mając dwa panele, tutaj mniej więcej w tej odległości by się nam wyczerpał prąd. Tak. Na orbicie, w okolicy Kerbina te panele nie generują tyle prądu, żeby zasilić nasz komputer sterujący. Czyli muszą być trzy przynajmniej. Ok, przycinamy orbitę IF. Monitorujmy prąd. Przycinamy orbitę MOHO. I zbliżamy się. Ok, bardzo blisko Słońca. Przekręćmy się odrobinę. O, jest różnica. Widać, że jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo blisko. Przekręćmy się odrobinę w tak. Dobra. Byłby pech, jakbyśmy w MOHO walnęli. No, olbrzymi pech. Trudno by było w to trafić. Ok, jesteśmy bardzo blisko. Prawie poniżej miliona. Czyli zaczniemy prowadzić eksperymenty, tylko tu może być właśnie, musimy zarządzać przyspieszeniem czasowym odpowiednio, bo mamy za mało baterii, żeby wykonać wszystkie eksperymenty i transmisje. Ale wydaje mi się, że damy radę. Manipulując tym odrobinę, powinniśmy dać radę. Okej, okay, poniżej miliona kilometrów jesteśmy. A, jakże blisko. A i będziemy jeszcze bliżej. Dobra, eksperymenty. Zobaczmy, ile to będzie punktów nauki. Najpierw te mniej kosztowne, czyli zacznijmy od ciśnienia. 48 punktów nauki, transmisja od razu. I temperatura. 24 punkty nauki, spoko, transmisja. I od razu grawitacja. 75 punktów nauki, spoko. Tylko tu liczymy na 800. Nie wiem, czy skan powierzchni aż tyle da. Ale skan powierzchni na pewno da najwięcej tych punktów. Pokaż temperaturę. Znaczy to na 11 stopni tylko, ale to jest w cieniu. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Ok, tu pokazuje 13, czyli to może mieć... Nie wiem, czy tutaj właśnie coś daje. Przekręćmy się. Okej, okay, minus się robi na Słońcu? Okej, okay, to nie. To chyba dobrze nie funkcjonuje. A, zaczyna się nagrzewać dopiero teraz.
Nie wiem, ile to pokaże, ale nie, gra chyba nie symuluje temperatury ani przegrzania w tej wersji. Dobra, ustawmy panele po raz kolejny do słońca. Ładujemy nasze baterie bardzo szybko oczywiście, ale zaczniemy też konsumować za chwilę sporo prądu. Kiedy zaczniemy skan powierzchni? Który trwa godzinę, aż to badanie trwa godzinę. Zostawmy się jakoś tak. Troszkę przekręćmy. A, toporne jest to koło zamachowe, ale nie narzekam, bo nie potrzebujemy monopropelantu. Czyli nie mogę narzekać naprawdę. Dobra, zacznijmy eksperyment. Czyli to potrwa godzinę. I tak. A, nawet, okej, okay, czyli generujemy nadwyżkę pomimo tego, że pracuje skan. To więc to nie jest problem, ale transmisja to będzie problem. Okej, okay, przyspieszmy czas, poczekajmy na koniec tego skanu. Andriso mówi, że szkoda marnować tyle punktów na tak zaawansowaną technologię. Chyba tak, chyba racja. Ja chyba zmienię zdanie i chyba kupimy tańsze technologie. Przynajmniej niektóre. Okej, okay, poczekajmy na koniec tego skanu. Świetnie. 300, o, 360, ale to za mało. Ale sporo. Czyli teraz tak. Zróbmy save. Bo teraz tak. Jeżeli ja zacznę transmisję robić normalnie i nie przyspieszę czasu, antena będzie na tyle szybko przesyłała te dane, że wyczerpie nam baterię. Jeżeli przyspieszymy czas, to transmisja efektywnie spowolni. Będziemy więcej generować prądu panelami. Dobra, spróbujmy. Zacznijmy transmisję. To jest bardzo długa i bardzo dużo zeżre, tak jak mówiłem, prądu. Tak, ubywa go. Dobra, musimy przyspieszyć czas. I teraz, kiedy czas jest przyspieszony, to efektywnie ta transmisja spowolniła. Ok, poziom energii chyba się utrzymuje na odpowiednim poziomie. Czyli w tej chwili generujemy prawie tyle energii, co konsumujemy. Dekaplery boczne bardzo by się przydały. Mamy bardzo dobre rzeczy, ale pierwszą rzecz, którą chyba zrobimy po powrocie, to nowy samolot zbudujemy. Tak dla odmiany, samolotów dawno nie było. W sumie muszę przyspieszyć jeszcze bardziej. To zaczyna spadać dość niebezpiecznie. Tak, zbudujemy chyba nowy samolot, to będzie pierwsza rzecz, którą odblokujemy. A kurde, muszę chyba jeszcze bardziej przyspieszyć czas. Okej, okay, teraz to jest w miarę stabilne. 30% transmisji wykonane. Hoffman, mówisz... mówisz o tych ikonkach, które są tutaj, że można się ustawić w kierunku celu jakoś. W tej wersji tego nie ma, niestety. W tej wersji tego nie ma. Ja pamiętam wersję, ja grałem na wersji, w której nie można było manewrów planować. Tam oczywiście wtedy transfery na inne ciała niebieskie to było spore wyzwanie. Ale tak, to by się bardzo przydało, no niestety nie ma tego w tej wersji. Wyłączę CS, ale to chyba nie marnuje więcej prądu. SAS włączony w tym chyba nie konsumuje więcej prądu. Nie, nie wydaje mi się. Ok, 60%, czyli za chwilę koniec tej transmisji. Co oni przysyłają? Zdjęcia 4K? A, no wiesz... Trzeba naprawdę potężnej anteny, żeby przysyłać dane na tak duże odległości. Dlatego też, no, nawet teraz współczesne misje, które NASA wysyła, powiedzmy, na Plutona, która była misja, no to pamiętasz, to nie były zdjęcia 4K, a przesyłali je tygodniami. To były czarno-białe głównie zdjęcia. I jedno takie zdjęcie przesyłali tygodniami, tak więc, no niestety... tak wyglądają, tak to wygląda. To są transmisje na bardzo duże odległości. Spoko by była fajna gra o samym lotnictwie, od balonów i potem przez płatowce do odrzutowców. Tak, no. Taki Kerbal Space Program, ale nie w kosmosie. Mhm.
czy w tej wersji budynki w bazie są traktowane jako osobne biomy? Nie. Okej, prawie wykonane. O, jesteśmy troszkę niedobrze nachyleni, ale starczy prądu? Tak. Świetnie. 360 punktów nauki przesłane. Jesteśmy bardzo blisko, widać plamy na słońcu. Dobra, czyli za chwilę wracamy do centrum kosmicznego. Ta sonda spełniła swoje zadanie. Już więcej nic nie osiągnie. Ale poczekajmy na ten moment periapsis. Czyli maksymalne zbliżenie się do powierzchni Słońca. Normalnie to powinno być upieczone w tej chwili, ta nasza sonda. Ale gra... Nie wiem, czy w wanilii, ale w wanilii chyba w tej chwili symuluje temperaturę. I odlatujemy. Ok. Dobra. Wracamy do centrum kosmicznego. Misja wykonana doskonale. Zapiszmy od razu progres, czyli weźmy Kerbola, którego już tu mam przygotowanego. Czyli mamy wykonane badanie temperatury, ciśnienia i grawitacji i skan powierzchni. Świetnie. Sporo badań.